W tym roku Nagrodę Prezydenta Miasta za wyjątkowe osiągnięcia sportowe otrzymało 16 osób. Wyróżnienia zostały wręczone w trakcie uroczystości inauguracji roku sportowego, która odbyła się na obiekcie Gieksa Areny. Inauguracja była okazją do tego, by podziękować wszystkim bełchatowskim sportowcom, trenerom i działaczom za owoce ich pracy. Wśród nagrodzonych znaleźli się sportowcy uprawiający różne dyscypliny sportu. Znaczy to dla mnie bardzo dużo. Bardzo dużo. Są to pieniążki, które na pewno się przydadzą. Może niekoniecznie mi, ale moim adeptom, których od miesiąca października staram się wyszkolić na prawdziwych wojowników, którzy dzielnie trenują w bełchatowskim klubie Knockout Team Bełchatów. Ten rok był bardzo emocjonujący, zarówno jak i w szkole, matura i wiadomo nauka, także i sportowo. Mistrzostwa Europy zaliczone medalem, 6 medalami, 2 złote, jedno srebro, 3 brązy, więc jest naprawdę jestem przeszczęśliwy. Najbliższe marzenie sportowe, oprócz marzeń trenerskich, mam jeszcze marzenia zawodnicze. W styczniu wyruszamy już pod szyldem Knockout Team Bełchatów, wyruszamy na Holandię, na podbój Holandii, na otwarty turniej, otwarte Mistrzostwa Holandii. Za szczególne wyniki w tenisie wyróżnienie otrzymała Nikola Niepsuj z Bełchatowskiego Towarzystwa Sportowego AS. Udało mi się osiągnąć dużo w tym roku. 4 puchary w tym roku zdobyłam. Byłam w Pabianicach, w Bytomiu. Były moje rówieśniczki, które pokonują mnie, ale no udało mi się coś tam z nimi zagrać. Teraz zbieram sobie na komputer, no i właśnie te pieniądze, które teraz otrzymałam, no to właśnie na koncie zbieram. Gratyfikację otrzymało również 2 trenerów, którzy podobnie jak ich podopieczni mogą się poszczycić wieloma szkoleniowymi sukcesami. Zdecydowanie jest to fajne wyróżnienie za czas poświęcony na organizację pewnych zajęć, na pracę z młodzieżą. No, jest bardzo miło odebrać taką nagrodę, to jest z rąk władz miasta. To szkolenie dzięki tej przychylności miasta prowadzimy od 4 klasy szkoły podstawowej do końca szkoły średniej, więc zakres tego szkolenia, tak ilość osób, która bierze w nich udział, jest naprawdę duże i no, bardzo miło jest pracować z taką młodzieżą, zaczynać wcześniej, oglądać, jak ta młodzież się rozwija, tak jak dochodzi do tego wieku juniorskiego, no i później ogląda się tę młodzież na parkietach siatkarskich w całej Polsce. To jest wyróżnienie więcej dla zawodników niż dla mnie osobiście, no bo to jest zauważone pływanie po prostu w Bełchatowie, nie? Działamy od 15 lat i jest to wyróżnienie. W tym roku nie mamy może takich spektakularnych sukcesów, ale pomału tniemy się do przodu. No przez te 15 lat mieliśmy i zawodniczki występujące w kadrze Polski. Występowali na olimpiadach młodzieżowych na Cyprze. Osiągaliśmy sukcesy na międzynarodowych zawodach w Niemczech, w Czechosłowacji, w Czechach, później na Cyprze, w Hiszpanii. Także mamy, osiągnięcia były. Wyróżnionym gratulujemy.